Krótko po premierze Fortnite uznano tę produkcję za stworzony na szybko klon PlayerUnknown's Battlegrounds. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać i gra stworzona przez Epic Games szturmem podbiła serca ludzi, stając się jednocześnie światowym fenomenem. W czerwcu tego roku poinformowano, że liczba graczy przekroczyła 125 milionów. Czas więc na to, abyśmy i my pochylili się nad tą produkcją. Oto 10 faktów o Fortnite. Numer 10. Długa droga do premiery. Fortnite to stosunkowo świeża produkcja, jednak informacje na jej temat, a także pierwszy zwiastun pojawiły się już w 2011 na imprezie Video Game Awards. I chociaż styl graficzny uległ pewnym zmianom, to jednak główne założenia pozostały niezmienione. W tamtym czasie nikt jednak nie planował dodania trybu Battle Royale. Ten pojawił się w grze dopiero w momencie, gdy gatunek ten stał się popularny za sprawą PUBG. Numer 9. Epic Games. Za stworzenie Fortnite'a odpowiada studio Epic Games, mające na swoim koncie m.in. serię Unreal Tournament czy Gears of War. Co ciekawe, to również ta ekipa deweloperów jest odpowiedzialna za stworzenie i rozwój silnika graficznego Unreal Engine, który stosowany jest m.in. w PlayerUnknown's Battlegrounds. Trochę jak z Samsungiem i Apple'em. Numer 8. Geneza nazwy. Nazwa gry pochodzi od angielskiego zwrotu Fortnite, oznaczającego 2 tygodnie. To właśnie 14 dni trzeba było przeżyć w jednym z trybów przetrwania dostępnym w grze. Jest to jednocześnie oczywiste odniesienie do fortów, których budowa jest jednym z najistotniejszych elementów tej produkcji. Numer 7. Brak trybu FPP. Fortnite i PUBG bez wątpienia mają ze sobą wiele wspólnych cech. Tym, co odróżnia te dwa tytuły, jest jednak brak trybu pierwszoosobowego w produkcji Epic Games. Wygląda na to, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na oficjalne wsparcie takiej opcji. Twórcy kilkukrotnie podkreślali, że tryb FPP nie pasuje do ich gry. Warto jednak pamiętać, że gra bardzo dynamicznie się rozwija i niewykluczone, że z czasem pojawi się także widok z pierwszej osoby. Numer 6. Ratowanie świata. Obecnie największą popularnością cieszy się Fortnite Battle Royale, jednak warto pamiętać, że jest to dodatek do trybu o nazwie Ratowanie świata, który zadebiutował jako pierwszy. To kooperacyjna zabawa, w której gracze budują umocnienia i bronią się przed hordami przeciwników sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Kampania póki co dostępna jest jedynie dla graczy, którzy decydują się ją zakupić, jednak z czasem ma być udostępniona w formule free to play. Numer 5. 14-latek w sądzie. Epic Games bardzo poważnie podchodzi do ochrony swojej gry przed wszelkiej maści cheaterami. Na tyle poważnie, że kroki podejmowane przeciw oszustom wykraczają poza banowanie ich kont. W ubiegłym roku twórcy gry zdecydowali się pozwać do sądu dwóch graczy. O sprawie zrobiło się wyjątkowo głośno, bowiem okazało się, że jeden z pozwanych miał zaledwie 14 lat. Numer 4. Rozgrywka multiplatformowa nie dla każdego. Fortnite jest jedną z gier, które umożliwiają wspólną rozgrywkę pomiędzy graczami na różnych platformach. Jest jednak pewien wyjątek. Gracze korzystający z PlayStation 4 zagrają jedynie z osobami na PC oraz urządzeniach mobilnych. Sony do dziś nie zgodziło się na wspólną zabawę z innymi konsolami. Numer 3. Grający celebryci. Ogromna popularność Fortnite sprawiła, że tytułem tym zainteresowali się również celebryci. Do regularnego grania w tę grę przyznali się m.in. raper Drake, koszykarz Ben Simmons, znany ze Stranger Things aktor Finn Wolfhard, a nawet Roseanne Barr. Numer 2. Popularność na Twitchu. Produkcja Fortnite jest bez wątpienia najpopularniejszą grą w serwisie streamingowym Twitch, a transmisje z niej śledzone są przez setki tysięcy osób. Dzieło Epic Games stało się również przepustką do sławy dla wielu graczy. Najlepszym przykładem jest Tyler Blevins, w sieci znany jako Ninja, którego streamy przyciągają wielu widzów i stały się dla niego szansą na naprawdę dobre zarobki. I numer 1. Duże pieniądze z darmowej gry. A skoro już przy zarobkach jesteśmy, to również Fortnite ma się tu czym pochwalić. Chociaż moduł Battle Royale dostępny jest za darmo, to twórcy umieścili tu pewne kosmetyczne mikropłatności, co okazało się strzałem w dziesiątkę. W marcu tego roku informowano, że gra zarobiła 223 miliony dolców, zaś miesiąc później wynik ten został przebity i produkcji tej udało się przebić barierę 300 milionów. I to już wszystko na dzisiaj. A czy wygracie w Fortnite'a? Napiszcie koniecznie w komentarzach na dole. Poza tym zapraszam Was do polajkowania mojego Instagrama, Facebooka i widzimy się wkrótce. Piona!